Myśliwy zabarykadował się i strzela przez okno do policjantów w Niemcy. Zabarykadowany 67-latek strzela przez okno do policjantów. Podczas policyjnej akcji w Saarbrücken na zachodzie Niemiec 67-letni mężczyzna zabarykadował się w swoim mieszkaniu i zaczął strzelać do policjantów. Ranił jednego funkcjonariusza, inny został raniony odłamkami szkła. Mieszkani mężczyzny myśliwego Otoczyli snajperzy, pisze w piątek portal dziennika Bild. W piątek ok. Godzina. 8.30 Przedstawiciele Policyjnego Wydziału do Spraw. Broni przybyli do mieszkania 67-latka z sądowym nakazem przeszukania. Jak poinformowała policja, podczas operacji sytuacja eskalowała, i 67-latek postrzelił funkcjonariusza oddziału antyterrorystycznego SEK, jest poważnie, ale nieśmiertelnie ranny. Inny z funkcjonariuszy został raniony odłamkami szkła. Ponieważ strzelec zabarykadował się w swoim mieszkaniu, policja wezwała posiłki, w tym negocjatorów, pisze Bild. Dom mężczyzny otoczyli snajperzy. Jak dowiedział się Bild, 67 latek to myśliwy posiadający ponad 20 sztuk broni. Służby miały wątpliwość i do jego wiarygodności i zamierzały mu broń odebrać, podaje gazeta. Jak podkreśla, nadal nie jest jasne, dlaczego sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. W związku z zajściem odgrodzono dużą część dzielnicy Sarbrecken-Clarental. Policja zaapelowała do mieszkańców przed godzina. 11. Aby nie opuszczali mieszkań i trzymali się z dala od okien, ponieważ zabarykadowany mężczyzna może znowu strzelać z okien swojego mieszkania.